Jadąc z Term, zajechaliśmy do zamku w Lindozu, który otoczony jest 60 paroma tak zwanymi eszpigejrusz, czyli spichlerzami. Nie będę za dużo gadać, bo jest po prostu tak magiczny wieczór, niesamowity wręcz. Poniżej znajduje się wioska. Chcę, żebyście poczuli ten klimat. W ogóle inny świat, naprawdę. Zjechaliśmy z drogi. Te spichlerze służyły i czasem jeszcze służą do przechowywania ziarna, kukurydzy. Dlatego są na wysokich nóżkach, żeby myszy nie miały do ziarna dostępu. I mają krzyżyk na górze, żeby wszyscy święci czuwali nad zbiorami. Jak będziecie chcieli kiedyś zawitać w to miejsce, to ja chętnie was zabiorę. Na dole jest karczma, restauracja, kościół. O, nietoperz leciał. Nie wiem, czy widzieliście. Takie cuda są w północnej Portugalii. Ja się czuję, jakbym była co najmniej w średniowieczu teraz. Cudowny dzień mieliśmy. Najpierw byliśmy w termach, filmik pewnie już widzieliście, a teraz taka wycieczka. Mam nadzieję, że wam się podoba, tak jak mi. Muszę kiedyś policzyć te spichlerze. Mam nadzieję, do zobaczenia w Lindozu. Miłego wieczorku. Pa, pa.